Poranek Radia TOK FM. W studiu Mariusz Błaszczak, szef klubu PiSu. Dzień dobry. Dzień dobry. Widział pan te godniki dzisiaj? Nie widziałem, słyszałem. No i co? Prawo i Sprawiedliwość. Prezes ma tylko partię we wprost. Ziobro na wylocie to tytuł z Newsweeka. I Kaczyński półmetek albo finał to z, uważam, że. Tylko trzy zacytowałem, bo jeszcze trochę w dziennikach o was jest. No myślę, że to tak na drugą nogę, bo są realne problemy w Platformie. Są to realne problemy. Widzimy, co tam się dzieje. No, Tusk, Schetyna. Zresztą sam premier Tusk przyznał, że wyrósł mu konkurent, którego na margines polityczny tak sprawnie przesuwa, czyli Tusk przesuwa Schetynę na margines polityczny. Natomiast no, żeby na drugą stronę, żeby była jakaś równowaga, tak działają media. To zajęto się szukaniem dziury w Prawie i Sprawiedliwości. Ja tylko zacytowałem o PiSie, o Platformie, niech mi pan wierzy, też jest trochę artykułów. Ale, i o Schetynie też jest. Ale te problemy Platformy są realnymi problemami, a to są wydumane, te, które dotyczą Prawa i Sprawiedliwości. A to wydumane. Jacek Kurski chce innego wicemarszałka, chce Mularczyka, wy zgłaszacie tego samego, prezes PiSu mówi, czy ktoś Jacka Kurskiego to zapytał i Jacek Kurski powiedział? No tak, w wywiadzie. Tak? W wywiadzie? Wywiad cytowane są w artykule. Ale czy to są wypowiedzi Jacka Kurskiego, czy też wypowiedzi zasłyszane podobno od Jacka Kurskiego i zaprezentowane za pośrednictwem anonimowego rozmówcy? Może Jacek Kurski się boi tak wprost mówić? Bo nie, nie sądzę. Jacek Kurski należy do ludzi odważnych, a więc nie o to chodzi. Ja myślę, że chodzi właśnie o to, żeby szukać dziury w całym, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. No ale jak już rozliczyliście wybory, czy jeszcze nie? My analizujemy wybory, każde. I do jakich wniosków dochodzicie? Po tym tygodniu. Analizy mają charakter bardzo, powiedziałbym, rzeczowy. To nie jest tak, że od razu wnioski są znane. Poprosiliśmy kilku współpracujących z nami ekspertów, żeby dokonali analizy wyborów. Będą wnioski, zapoznamy się z tymi wnioskami. Niewątpliwie zostaną przedstawione również opinii publicznej. No to ciekawe, ale to są jakieś firmy zewnętrzne prowadzące audyty? Nie, nie, no to audyt finansowy z reguły, prawda, kojarzy się słowo audyt z finansami. My natomiast analizujemy przebieg kampanii wyborczej, nasze decyzje. My jesteśmy profesjonalną partią polityczną, w związku z tym profesjonalnie podchodzimy również do oceny wyborów. To są wnioski na przyszłość. No ale było spotkanie po wyborach, było spotkanie, w którym brał udział Jacek Kurski, Zbigniew Ziobro i Jacek Kurski nie chciał innego wicemarszałka, nie proponował? Nie proponował, ja nie słyszałem takiej propozycji. A było posiedzenie Komitetu Politycznego, czyli władz Prawa i Sprawiedliwości. Na tym posiedzeniu rozmawialiśmy o sprawach bieżących, umówiliśmy się co do tego, że głębiej na temat wyborów porozmawiamy wtedy, kiedy będą analizy. Ale Tadeusz Cymański to już otwarcie mówi pod nazwiskiem o może nie potrzebie rozliczeń, ale mówi o demokratyzacji w partii. Jak pan to rozumie? No, myślę, że Tadeusz Cymański chyba jest tak daleko w Brukseli i nie dostrzega tego, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. Mam takie wrażenie, że jakby patrzy z oddali, a ta perspektywa z oddali no, jest trochę jakby skrzywiona. I nie bierzecie pod uwagę jego oceny? Tak z dystansu. Nie, nie, no każde oceny bierzemy pod uwagę, ale ja się z tą oceną nie zgadzam. A co pan rozumie przez demokratyzację w partii, w PiSie? To należałoby zapytać właśnie Tadeusza Cymańskiego, bo nie rozumiem właśnie tak postawionej sprawy. Prawo i Sprawiedliwość jest partią otwartą, jest partią, w której toczy się dyskusja. Kiedy popatrzymy na konkurenta politycznego Prawa i Sprawiedliwości, PO, to widzimy, na czym tam rzecz polega. Kolejny polityk, który wyrastał na rywala Donalda Tuska, no, traci swoją pozycję. Można wymieniać tych, którzy stracili. Tak jak Donald Tusk wycina, mówiąc brzydko, swoich konkurentów, tak Jarosław Kaczyński swoich, panie pośle. Nie sądzę. Popatrzmy na to, jaka była historia Platformy. Trzech tenorów, Maciej Płażyński, Andrzej Olechowski, Donald Tusk. Najpierw odsunięci Płażyński i Olechowski, później kolejna trójka, Zyta Gilowska i Jan Rokita, również odsunięci. No a teraz Grzegorz Schetyna, chociażby to był jedyny polityk, który ośmielił się skrytykować premiera Tuska po opublikowaniu raportu rosyjskiego dotyczącego przyczyn katastrofy smoleńskiej, kłamliwego w naszej ocenie. Stwierdził słusznie Grzegorz Schetyna, że reakcja była spóźniona i nieadekwatna do sytuacji. No i okazuje się, że
że traci swoją pozycję. Panie pośle, jeszcze przez moment porozmawiajmy o tym, co w weekend było głośno. Krzyż w Sejmie, ta sprawa będzie miała swój ciąg dalszy, a między innymi przez wasze kroki prawne, jakie chcielibyście podjąć, zgłaszając uchwałę odpowiednią w Sejmie. Wanda Nowicka w tym studiu kilkanaście minut temu zgłosiła taki postulat, a może referendum. Zapytajmy społeczeństwo, co myśli w tej sprawie. No, kiedy posłuchamy tego, co mówią politycy związani z Palikotem, to dla nich receptami na to, co się dzieje w naszym kraju, na świecie, są związki partnerskie, legalizacja narkotyków i in vitro. No, no to jest naprawdę... No to jest żałosne, to jest żałosne. No ale 1,5 miliona społeczeństwa tak pomyślało w tych wyborach, panie pośle. To jest żałosne? Wie pan, to jest to, co oni prezentują, jest żałosne, a że ludzie zagłosowali... Ale to z różnych przyczyn ludzie zagłosowali. Być może na zasadzie protestu, być może na zasadzie nie do końca poznania tego, co prezentują ci, którzy... pod tym szyldem startowali, a więc to były bardzo, bardzo różne, jestem przekonany o tym, bardzo różne powody. Natomiast rozpoczęcie swojej działalności w parlamencie od nawoływania do tego, żeby usunąć krzyż, wydaje mi się zupełnym nieporozumieniem. Zupełnym nieporozumieniem. Krzyż oprócz tego, że jest oczywiście najważniejszym symbolem dla chrześcijan, symbolem religijnym w Polsce, jest również bardzo ważnym symbolem dotyczącym naszej tradycji, naszej kultury, naszej historii. W związku z tym no, żądanie usunięcia krzyża uważam za sprzeczne z naszą tradycją. A co z tym referendum? Referendum. Kiedy popatrzymy, co się dzieje w naszym kraju, rozpisywanie referendum w takiej sprawie, no, to jest jakieś olbrzymie nieporozumienie. Tyle mamy problemów do rozstrzygnięcia, stworzenie takiego problemu to jest zasłona dymna, politycznie bardzo ciekawa i myślę, że atrakcyjna dla Donalda Tuska. Rzeczywiście to największe korzyści z tego może osiągnąć Donald Tusk. Zresztą w publicystyce widać taką tezę, z którą ja osobiście się zgadzam, że tak jak Putin ma Żyrynowskiego, tak Tusk ma Palikota, którego pewnie będzie używał w sytuacjach takich, które politycznie będą dla niego wygodne, żeby odsunąć na przykład uwagę opinii publicznej od trudnej sytuacji, czy to finansów państwa, czy gospodarczej, czy wzrostu bezrobocia. No to Prawo i Sprawiedliwość na nie, jeżeli chodzi o referendum. Bo rozumiem, że głos pana to też będzie głos... Rozmawialiście na ten temat może w partii? Nie rozmawialiśmy na ten temat, natomiast jeżeli chodzi o obecność krzyża na sali posiedzeń, to złożymy projekt uchwały. Kiedy? Na pierwszym posiedzeniu Sejmu, żeby uprawomocnić obecność krzyża na sali posiedzeń. Powiemy w ten sposób, sprawdzam, czy to PO, czy PSL-owi, a więc Platforma też w jakiejś części przynajmniej odwołuje się do tradycji kilku, czy kilkunastu, czy kilkudziesięciu posłów w kampanii wyborczej również podkreślało swoje poglądy konserwatywne. Zobaczymy, jak to będzie w głosowaniu. Mhm. A przekazanie 1% z podatku na kościół w zamian za opodatkowanie na przykład dochodów kościoła? No to jest propozycja, którą warto rozważyć, bo chociażby zwróćmy uwagę na to, co się działo, jeśli chodzi o te 4 lata, które minęły w relacjach państwo-kościół. Przypomnę na przykład w Małopolsce został skierowany przez tamtejszych działaczy Platformy list do księży proboszczów, który stanowił swojego rodzaju szantaż, mówiący o tym, jak to rząd kościołowi pomaga, co to oznaczało, że jeżeli przyjdzie inny rząd, to może nie będzie pomagał. A więc Kościół jest uzależniony niewątpliwie od państwa, jeśli chodzi o sposób swego działania. Jest fundusz kościelny, ale przecież olbrzymia większość kościołów to są zabytki, a więc remont tych zabytków, utrzymanie ich wymaga również olbrzymich nakładów, często przekraczających możliwości finansowe parafian. A więc w związku z tym, że jest to dorobek
całego narodu powinien być wspierany przez państwo polskie. Warto rozważyć. Czyli warto rozważyć przekazanie 1% z podatku na Kościół i potraktowanie Kościół tak jak organizację pożytku publicznego. Warto rozważyć. Przecież taką funkcję Kościół sprawuje, chociażby funkcje charytatywne, wspieranie osób potrzebujących. Ale nie wiem, czy pan usłyszał drugą część mojego pytania. W zamian na przykład za opodatkowanie dochodów Kościoła, stacy na przykład. No to już jest sprawa, która idzie w drugą stronę. To jest w mojej ocenie próba ograniczenia możliwości działalności Kościoła. Ja jestem temu przeciwny. Uważam, że Kościół jest wspólnotą, która opiera się właśnie o taki system współdziałania, to znaczy datki na rzecz funkcjonowania Kościoła. Tak było od wieków, tak było w Polsce zawsze. Przypomnę, że nasza historia... No, pytanie, czy tak musi być zawsze? No, ale nasza historia była o tyle skomplikowana, że pewnie gdyby wcześniej takich zmian dokonano, to być może w ogóle niepodległość Polski stałaby pod znakiem zapytania, bo niezależność Kościoła niewątpliwie sprawiła to, że kiedy byliśmy pod zaborami, czy w czasie II wojny światowej, no to Kościół był ostoją polskości. I sprowadzanie Kościoła do kolejnej instytucji państwowej jest złym rozwiązaniem. Panie pośle, Platforma Obywatelska, są takie pomysły, że już teraz, mając tak zdecydowaną większość w Sejmie i mając za sobą prezydenta, wróci do pomysłów zmian w Konstytucji. Poprzecie niektóre pomysły? Na przykład zmniejszenie posłów z 460 do 300, senatorów ze 100 do 49? To nie jest w naszym przekonaniu najważniejszy pomysł. Ważniejszy pomysł, i tutaj rodziło się porozumienie, dotyczy wzmocnienia pozycji na przykład Trybunału Konstytucyjnego w ocenie prawodawstwa unijnego. To była koncepcja, którą my zaprezentowaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, i w Komisji Konstytucyjnej wyraźnie przedstawiciele prezydenta Komorowskiego popierali tą koncepcję. Nie doszło do zakończenia tej sprawy ze względu na postawę premiera Tuska, ze względu znowu na jakąś różnicę, czy też może konflikt między prezydentem Komorowskim a premierem Tuskiem, ale tego rodzaju zmiany w Konstytucji nastąpić powinny, chociażby Niemcy taką zmianę przeprowadzili. I rzeczywiście ona stwarza możliwości wpływu, szerszego wpływu na to, co dzieje się w relacjach Polski z instytucjami unijnymi. A wzmocnienie władzy wykonawczej, odrzucenie prezydenckiego weta przez Sejm bezwzględną większością głosów na przykład? No to już są w naszej ocenie drobniejsze sprawy. Najważniejsze jest to, żeby zapewnić możliwość kontroli prawodawstwa unijnego przez polskie instytucje. Czy nie będziecie taką twardą opozycją? Dopuszczacie współpracę z Platformą Obywatelską jednak, panie pośle? Panie redaktorze, w tej kadencji Sejmu, która się zakończyła, złożyliśmy 207 projektów ustaw. 207 projektów ustaw to dużo. 80 spośród nich leży w zamrażarkach. Wynika to z tego, że projekty opozycji były po prostu nieprzyjmowane. Rząd nie przedstawiał na przykład swoich projektów, czy też chociażby sprawa ustawy, którą miała przygotować pani minister Julia Pitera. Przez 4 lata przygotowywała projekt. My podobny projekt złożyliśmy w 2008 roku. Leżał, czekał na projekt pani minister Pitery. Nie doczekał się. Mariusz Błaszczak, szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za wizytę.